Abecadło. Moi drodzy, abecadło to jest zgodne z liter stadło. Wszystkie stoją grzecznie w rządku, w skrabnym szyku i w porządku. A choć zawsze jest na czele, to się tym nie chwali wcale. Przychodź mi na samym końcu, wciąż się czuję doskonale. Każda z liter jest potrzebna, bo słów przecież jest bez liku. Możecie to sprawdzić, choćby tylko w tym wierszyku. Ara budzi cara, dumne emufika, gnaje nad jenot, krokiem lunatyka. Łypie można osę, pstryjak stradituje, upiór woła jedy, rajże rozbuje. Małgorzata Szczałkowska, tytułuszka. Mała muszka spod łopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko, ruszę muszczkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę w różdżki i unurzaj w różu nóżki. Kącik swego mak, kręci kierownicą bacha, dźwignią biegów zgrabnie macha, ale auto tylko buczy. Buczy lub co gorsza muczy, tak jak krowa w kropki bordo, ta co żuła kręcąc mordą. Auto muczy złożąc basie, ale jak jechać kiedy ma się, wiecznie głodnym wielkim baku, cztery garście z figą maku. Dziękuję. Agnieszka, Frączek, Bobasek i Piasek. Raz po piasku biegł Bobasek. Po co Bobas biegł? Po piasek. Z tego piasku wołał w pędzie, dla Bobasków ciasto będzie. Bobas rać po piasku biegł, potem z piasku bułki piekł. Bułki, chleb i pyszne babki, wszystko z tej piaskowej papki. Kiedy skończył, kładł na półki, babki z papki i bułki. I z kumplami jadł do spółki. Dziękuję. Co za lek? To jest lejk. A na lejku nie do wiary. Jejku, jejku. Na tym lejku stoi jeleń. I wyjawić się ośmiele. Jeleń ów ten lejek leje. Leje w lejek, osa leje. Choć to dziwne jest, że jej jeleń w lejek leje klej. Po co, pytam jeleń na to, klejem wędzłowato. Klejem po kolei, bo się gadka na mnie klei. Choć staram się szalenie, nie dogadam się z jeleniem. A on leje coraz śmielej. Jejku, jejku, co za jeleń. Mała muszka.
pod łopuszki, chciała mieć różowe nóżki. Różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż czarne nóżki miała. Poczuć czary, moja muszko, róże muszczkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj różą nóżki. Agnieszka Frączak, kurze na górze. Kogut grzecznie prosił kurę przyleć gazem tu na górę. I na grzędzie mówił kurze, o tam w górze wytrzyj kurze. Ale kura niezbyt karnie, do sprzątania dziś się garnie. Koko, ptaczek, ko-ko-ko, czemu ko mam słuchać go? Przyleć gazę? Jeszcze czego? Nie ma mowy, mój kolego. Czy ja jestem jakiś goniec? Nie przylecę, ko i koniec. Małgorzata Szczałkowska, przytul stracha. Strach ma strasznie wielkie oczy, strasznym wzrokiem wokół toczy. Lecz gdy go za łóżkiem głaszcze, śmieszny pyszczek zmienia paszczę. Coś dziwnego z nim się dzieje, łagodnieje i maleje. Mruży swoje kocie oczy i w ogóle jest uroczy. Strach ma strasznie wielkie oczy, strasznym wzrokiem wokół toczy. Lecz ty dłużej się nie waha i po prostu przytul stracha. Agnieszka Frączak, Mania. Kiedy Mania była mała, mycia rąk się strasznie bała. Wszystko przez mydlone bańki. Postrach małoletniej Mańki. Czy i dzisiaj biedną Manię straszy tłum mydlanych baniek? Nie, od dzisiaj Mania myli. Moi raczej brudnych rąk się boi. Dziękuję. Agnieszka Frączak, wiersz pod tytułem Czy. Czy szczypiorek szczypie orki? I czy norki ryją norki? Czy szczerzuja żuje szczerze? I czy paw swe pierze pierze? Czy w szczawnicy szumi szczaw? I co robi rak wśród raw? Czy straszydła mają skrzydła? I czy strzyga strzygła szczygła? Czy trzepaczka paczki trze? I co krzyczy krzyk na krze? Któż to wie? Cóż się tam w terrarium wije? Moje małe, miłe zmije. Wiją się jak te powoje miłe, małe zmije moje. Moje małe, miłe zmije. Terrarium już wypuściłem. Teraz żmija, mija, żmije i wdzięcznie się przy tym wije. Moje żmije, miłe, małe, gdy się biją, są wspaniałe. Manna czy wanna, przyszła do sklepu raz panna Anna. Dzień dobry, czy jesz kaszamanna? Nie, nie mam manny, ale mam wanny. Rzeczę ekspedient do panny Anny. To może chociaż ma pan być fanny, w której uprażę tę kaszę mannę. Niestety nie ma panno Anno, lecz mogę służyć pannie w wannę. Bardzo dziękuję, nie chcę wanny, gdyż wannę mam, a nie mam manny. Codziennie marzę też o brytwanie, której uprażę mannę starannie. Ach, co za kłopot z tymi panami, manna brytwanna w sklepie z wannami. Grzeczna dama, grzecznej damie tuż nad uchem, brzuchomówca brzęczał brzuchem, brzdęk, brzdęk, brzdękał na gitarze,
niczym jazzman grał na tarze. Brzdękał jak na wiolonczeli i brzmiał niczym czutka czmieli. Skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki i podzwaniał jak dzwoneczki. Grzeczna dama oburzona rzekła strasznie obrażona: uhu, hu, hu, uhu, hu, hu, ależ panu burczy w brzuchu. Tram, tram. Raz odkręcił Robert kran, a z kranu wytrysnął tram. Co? Tram, kranie? Rety, rety. Tak, tram, kran. No niestety, kręcił Robert kółkiem w prawo. Lec tram tryska z góry z babu. Kręci w lewo, lecz tram z rurek tryska, jak był dobry w górę. Wreszcie chyba gdzieś nad ranem uspokoił się kran z tramem. Groźny woźny. Poniedziałek w pędzinach, pokazika urodzina, widzionek wieczny oraz mroźny, gdzie się podział groźny woźny. Czyżbyś dziecko się rozeźlił, bo mu gwoździ nie dowieźli, a w bieliznie na mieliznie łowi śledzie na obczyźnie? Czy nad źródłem w luźnej glebie śrubokrętem mraźno grzebie i gwoździkiem dźga bliźniaka, bo mu bliźniak skradł z rybaka? Jak stwierdzili dziś sąsiedzi, groźny woźny w domu siedzi i ma miną niewyraźną, bo chorobę ma zakaźną. Strzyżyk, czupaty strzyżyk, w prostej czapeczce z czczoła do trzewa toczył kuleczkę. W trzewie, tu w trzewie wytę mako. Strzyżyk dotoczy się, nie dotoczy. Tymczasem strzyżyk tuż, tuż przed drzewem troszeczkę uzboczył w krzaczkę za drzewem i krótszą drużbą, krocząc nad rzeczką, wrócił do pszczoła razem z kuleczką. Grzeczna dama. Grzecznej damie tuż nad uchem brzuchomówca brzęczał brzuchę. Pszczek, pszczek. Pszcząkał na gitarze, niczym jazzman grał na tarze. Psyczał jak na wiolonczeli i brzmiał niczym czutka ćmieli. Skrzypiał dziecinnie jak skrzypeczki i pozwaniał jak dzwoneczki. Grzeczna dama oburzona rzekła strasznie obrażona: uhu, hu, uhu, hu, ależ panu burczy w brzuchu. Duszek. Pośród książek w starym domu, obok przykurzonych tomów, mieszkał sobie taki duszek, co miał niebywałą tuszę. Duszek ważył 8 ton, więc gdy straszył, czął się dom. Dusie sypał tom za tomem i pion tracił słup za domem. Dom spowijał szary dym, a duch się zamartwiał tym, bo bez względu na swą duszę, duszek miał wrażliwą duszę. Agnieszka Frączek, co za jeleń. To jest lejek, a na lejku nie do wiary. Jejku, jejku, na tym lejku stoi jeleń i lejomik się ośmieje. Jeleń u ten lejek leje, 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 oszaleją. Choć to dziwne jest, że jej jeleń w lejek leje klej. Po co, pytam, jeleń na to lejem rzeczy węży wato. Leje, kleje po kolei, właśnie w gadka na mnie kleje. Fakt, choć staram się szalenie, nie dogadam się z jeleni. A on leje coraz śmielej, jejku, jejku, co za jeleń. Małgorzata Strzałkowska-Chrząszcz. Trzynastego przebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask przebrzeszynianie.
Cóż ma znaczyć to ta żonie? Wezwać trzeba by lekarza. Zamiast mieć, tym chrząż się tarza. Wszak przebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząż mi wścinie, a chrząż odrzek niezmieszany. Przyszedł wreszcie czas na zmiany. Rzeczewi chrząszcze w trzcinach brzmiały. Teraz będą się tarzały. Małgorzata strzałkowska muszka. Mała muszka spod łopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różdżką muszki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko? Róże musztkiem, a nie różdżko. Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj różu nóżki. Bąk Małgorzata Strzałkowska. Spadł bąk na strąg, a strąg na bąk. Pęk bąk, pęk strąg, a bąk się zląkł. Kolorowe koraliki. Karolina ma bez liku kolorowych koralików. Czerwonych i purpurowych, srebrnych, czarnych i brązowych. Granatowych, karminowych, szarych i pomarańczowych. Karolina w czasie ferii zrobi zestaw biżuterii. Pranzoletkę dla Kariny, sznur korali dla Krystyny, srebrny welok dla Barbary i wisiorków cztery pary. Dwie obrączki dla Marleny oraz broszkę dla Ireny. Karolina. Żaba waży, żaba smar, pełen smaru gar. Z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar.